kręgu warszawskiego i kilka dni temu, tuż po tej awanturze policyjnej w Otwocku, kiedy policja przeszkodziła pani poseł Gajewskiej i mnie zabrania głosu legalnie, rozdawałem ulotki w Grodzisku Mazowieckim na targu i podszedł do mnie pan, który okazał się policjantem. Mówi, 25 lat pracowałem w policji i proszę mi powiedzieć, proszę mi wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że dowódcą policji, że komendantem policji jest człowiek, który naraża swoich współpracowników na utratę zdrowia i życia.